Witam wszystkich na moim kanale Games Museum. W dzisiejszym epizodzie chciałbym wam powiedzieć o zakończeniu trylogii, która zapoczątkował The Sith Strike, a później kontynuował Jungle Strike. Jest tu mowa o Urban Strike. Urban Strike jest zakończeniem całej trylogii, którą mieliśmy do czynienia, począwszy od Amigi, Sega Mega Drive, przez różne rodzaje platformy, jakie możliwe było wtedy ówczesne. Ta gra wyszła praktycznie na wszystko, na cokolwiek się dało, chyba tylko nie na kalkulatory ówczesne, bo nie mogły tego uciągnąć. Tak, gra była wszędzie dostępna. Czy to był PC, czy to była Amiga, czy to były wszystkie konsole, jakie wtedy mieliśmy na rynku. Wszędzie. Gra zyskała ogromną popularność, co zaowocowało oczywiście kontynuacją. Kontynuacją była Jungle Strike. No i kontynuacja, owszem, była dobra, ale w mojej opinii nie była aż tak dobra, jak to był The Sith Strike. Pomimo tego monotonnego krajobrazu, jakim była pustynia przez wszystkie cztery powiedzmy plansze, jakie mieliśmy misje do czynienia, to jednak przez to, że gra nie była przekombinowana i po prostu była dobrze zrobiona, dobrze zbalansowana, nie była nudna. No więc kontynuując dalej Urban Strike. Urban Strike niestety powinien być najlepszą częścią całej tej trylogii, ale niestety tak nie jest. Pomimo tego, że graficznie już wygląda fajnie, nawet tu jest wersja na Sega Mega Drive, nawet na SNESie jest bardziej kolorowy, to nie przyciąga tak, nie przyciągnął mojej tak uwagi, jak przyciągnął poprzednie części. Nawet Jungle Strike, moim mniemaniem, był lepszy od tej części. Mimo ich starań właśnie nie wyszło. Gra była dosyć krytykowana w niektórych czasopismach, z tego co pamiętam, za to, że była w ogóle łatwa. No, gdybym ją dostał wtedy na midze, podejrzewam, że obszedłbym się z nią może tak samo albo troszkę lepiej niż Jungle Strike. Jungle Strike skończyłem wtedy tylko raz czy dwa razy na midze, a The Sith Strike skończyłem chyba z 30 razy, więc to świadczy o tym, jak mi się bardzo podobała ta gra. No niestety, ta część w ogóle nie wylądowała na midze, ani nie wylądowała na PC-cie, więc niektórzy z was w ogóle mogą ją nie znać, dzięki temu, że nie chciałem się stworzyć portów. Oczywiście, jak w poprzednich wydaniach, Sega Mega Drive rządziła. To jest wydanie PAL oczywiście. To jest wydanie PAL, prezentuję wam. Jest łatwe, dostępne, nie jest drogie, wszędzie można to dostać. To świadczy o tym, że gra sprzedała się bardzo dobrze i że była dostępna praktycznie wszędzie, wszędzie można było ją kupić. Wszędzie w Europie. Nie było żadnego problemu, żeby kupić ten egzemplarz. Nawet w ładnym stanie można to kupić, że tak powiem, za śmieszne pieniądze, ja to wydałem może niecałe 10 euro, więc jak widać jest w komplecie razem z tym łóżkiem. Zawartość jest również kompletna. Może nie jest w perfekcyjnym stanie cała instrukcja, ale mamy wszystko. Gra niepresowana, w sensie niepopisany jest kadr czy jakimś tam filmastrem. Instrukcja to samo, cała nieporwana. Wszystko jest w komplecie, tak jak powinno być od nowości. Nie wiem, czy były jakieś ulotki reklamowe. Z tym to jest różnie, raz się trafiają, raz się nie trafiają. W grze, jak widać, też mamy dostęp do innych rodzajów pojazdów niż helikopter. Zmianą w stosunku do podstawowych części jest o tutaj te misje, które spędzimy chodząc po korytarzach. W moim zdaniu to raczej do Warzone to jest daleko, czy tym podobnych strzelanek, prawda? To jest zrobione strasznie sztywno i strasznie drewniano. Po prostu, nie wiem, chcieli coś zrobić tutaj na odmianę, no i zrobili taką strzelankę, że chodzimy sobie żołnierzem, pilotem, która jest również komandosem w tej części i walczy również z hordami przeciwników. No, moim zdaniem wypadło to kiepsko strasznie. Ten motyw tutaj wypadł kiepsko. W ogóle chciałem jak najszybciej to skończyć, żeby o tym zapomnieć i nie chciałem w ogóle tego wracać. Także jakbym przechodził tą grę, kiedyś chciał wrócić do tej gry od nowa, to te epizody to bym chyba po prostu przeskakiwał kodami, bo nie widzę sensu, żeby w ogóle nie grać. Chcieli trochę zmian wprowadzić poprzez nie tylko dając pojazdy, ale również te levele. Misji też mamy więcej niż w poprzednich częściach, ale tego typu mamy trzy misje, które naprawdę są nudne i mało wciągające. No po prostu są, no, taki upychacz. Chcieli jakąś wprowadzić innowacyjność, jak z każdą częścią chcieli dać czegoś więcej, ale czasami czegoś dopychamy, czy czegoś dopychamy więcej, powodujemy, że ta główna oś gry, główna tak fabuła, może nie fabuła, tylko główna ta rozgrywka robi się miałka przez to. No i tu moim zdaniem wyszło to samo, wyszło nijako.
lepiej się skoncentrować na tych śmigłowcach i dopieścić to wszystko maksymalnie, jak się dało, zamiast skoncentrować się na jakichś tych pojazdach naziemnych, które jeżdżenie jest nudne, jak również chodzenie tym żołnierzykiem, które również jest nudne i nie wyszło to do końca, i stąd moim zdaniem ta gra uzyskiwała notę, jakie uzyskiwała, jeżeli była w ocenie różnych dziennikarzy gorsza. Tak, zgadzam się w 100%. No, na pewno bym tu nie dał tej grze oceny 93%, bo to jest chyba jakaś, nie wiem, ocena, którą ktoś kupił, zapłacił, żeby była dobra recenzja i dobra ocena. No ale nie będę wnikał w to i nie robiłem z tego powodu żadnego dochodzenia. Ale 93% za to w życiu. No naturalnie, jak powiedziałem, żarcie, kupiona ocena, to mówię, nie wiem nic z tym, co mogło być. Jak to nam kiedyś wyglądało, te cenienie, również dziennikarze, ile lat mieli, może wiadomo, że dzieciarni to podobają się wszystko, wszystko się podoba. Im jesteś młodszy, tym więcej gier ci się podoba, stąd się niektóre gry, które pamiętasz, jak miałeś 10 lat czy 11, wydawało ci się super, teraz je odpalasz i przychodzi taki ząk, rozczarowanie. No tak zawsze jest, no nie? Jak jesteśmy dziećmi, to jednak mamy inne podejście do tego typu gra, do rozgrywki. Bardziej jesteśmy nastawieni pozytywnie praktycznie nawet do najgorszego grafa, aby żeby po prostu było pograć, co? No i kolejnym wydaniem tej gry jest oczywiście wydanie na SNES-a. Wydanie na SNES-a pojawiło się rok później. To jest w 95, pamięć mnie nie myli, bo wersja Sega Mega Drive to jest 94. To mieliśmy w 95. No i w tym wypadku mamy na SNES-a, to mamy ładne pudełeczko. Ładne to jest, łagodnie mówiąc. Ten egzemplarz praktycznie jest w perfekcyjnym stanie. Kosztował mnie trochę, ale było warto. Cieszy mnie zakup od takich właśnie graczy. Bo to nie jest żadnego tam lombardu, tylko to jest zakup od innego gracza. Proszę, Kalicz nawet trzymał folii. No po prostu perfekcjonista. Wszystko niepowgniatane, nieponiszczone, perfekcyjnie przechowana gra. I tutaj mamy instrukcję. Instrukcja jest dosyć gruba, pewnie tam z dwujęzykowa, jakby nie patrzeć, jak to zwykle bywało w tego typu wydaniach. Oprócz tego jeszcze mamy suplement techniczny, żebyście też pamiętali, że takie coś tam było. No i jeszcze tu jest niespodzianka, tym razem nie olali Europy. Europejskie wydanie zawiera również plakat. Plakat, jak to plakat, również wszędzie go nie kupicie go w każdym egzemplarzu, no bo ludzie lubili sobie takie rzeczy wieszać na ścianach, jak to łebki, wiadomo, powiedzieć sobie go i sobie leżał. Tutaj ktoś po prostu nawet go nie otwierał. No i kolejnym wydaniem jest Sega Game Gear. Tutaj od razu mówię, że to jest replika. To jest replika pudełka, za które dałem $12. W PAL tego nie kupicie, więc nie przygotowałem się zbytnio, żeby to znaleźć. Kupicie oryginał, w sensie takim, że nawet znalazłem oryginał, widziałem oryginały, ale jeżeli kogoś stać na wydanie 1500 prawie dolarów, bo za tyle się praktycznie widziałem, skończyły się dwie aukcje, jedna była w Kup Teraz, a druga była licytacja w okolicach tej ceny, także stwierdziłem, żeby tylko wam pokazać na prezentacji, no bo to jest wydanie testy, na którym mi kompletnie nie zależało, to stwierdziłem, że nie. Znalazłem replikę pudełka w sklepie. Oni chyba wiedzą po prostu, że niektóre gry są mega drogie. Ludzi nie stać, żeby sobie kupić tam oryginał. Więc robią repliki pudełek plastikowe. W tym przypadku pudełko jest plastikowe, nie papierowe. Też z takim łóżkiem. Jedynie co mi się udało kupić oryginalne, to zawartość, żeby ograć. Instrukcja i kadry są oryginalne. Więc coś tam jest tutaj, coś oryginalnego jest. No, praktycznie rzecz biorąc, 2/3 zawartości są oryginalne. Niestety pudełko same nie jest oryginalne i jak zobaczyłem jego cenę, to spasowałem. Po prostu nie. Gdyby było w wersji PAL, to podejrzewam, żebym tam szukał i ostro walczył. Może gdzieś bym znalazł na jakimś tam forum, żeby mieć tę wersję wydanie PAL. Skupiłem się głównie na PAL z tego względu, że nie będę oszukiwał, że przy tej ilości gier, jakie posiadam, czy też kolekcjonuję, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zebrać to we wszystkich systemach, czy to PAL, czy to japoński, czy to NTSC amerykański. Po prostu no nie mam na to miejsca nawet, żeby to wszystko poukładać. No i czwartą wersją tej gry jest gra, która się ukazała w 1996 na Game Boy. Game Boy również dostał wydanie amerykańskie, jak i wydanie europejskie.
No, pudełka się niewiele różnią grafiką, tylko po prostu oznaczeniami. Tym razem skupiłem się na wydaniu europejskim. Zajęło mi to trochę czasu w ogóle, żeby je znaleźć. Nie było to takie łatwe. Znalazłem w ładnym stanie w dodatku jeszcze i w miarę w normalnej cenie, gdyż sobie sprzedawcy bardzo słono kazali dopłacić. Przeważnie tak 150 funtów, nawet i więcej, czy nawet prawie 200. Więc tutaj troszeczkę pokierowałem się oszczędnościami i znalazłem pierwsze, co zrobiłem, to zarazem pudełko. Pudełko z kadridżem. Ktoś wystawił za 25 funtów, w ładnym nawet stanie, pudełko z kadridżem. I kupiłem. Bez instrukcji i bez dodatkowej zawartości. No więc dodatkową zawartość często właśnie można znaleźć z kadridżem. Ludzie tak często też sprzedają, lub też same można kupić instrukcje. No i to samo zrobiłem tym razem. Polowałem, polowałem, aż znalazłem i uzupełniłem. Tu również mamy ten oto plastik. Tu mamy kadridż. Kadridż powinien być w tym dodatkowym plastiku, który mam, ale muszę poszukać gdzieś dodatkowy. Powinien być przechowywany, trzeba należy o tym pamiętać, bo inaczej to wszystko tutaj lata w środku. Instrukcja. Oczywiście powinien jeszcze tutaj być ten biały suplement techniczny lub czarny, w zależności od kraju i momentu wydania go. I również, jak w przypadku nas BDS i NESA, mamy plakat. Tu również jest plakat. Więc również o tym pamiętajcie, żeby sobie ten plakat zdobyć. Jak wam się nie uda kupić pierwotnie. No ja ten plakat kupiłem w wydaniu amerykańskim. No w europejskim nie jest łatwo go znaleźć gdziekolwiek. Ale w amerykańskich właśnie bardzo często sprzedają też plakaty oddzielnie. No. Jeżeli chodzi jeszcze z dodatków, jakie się ukazały, to można zapomnieć o jakichś soundtrackach, które można tam gdzieś kupić, czy jakichś tam artbookach i tym podobnych. To są jeszcze nie te lata, że wychodziło tyle rzeczy do tej gry. Ale za to, co mnie to bardzo przyjemnie zaskoczyło i naprawdę nie jest go łatwo kupić, jest poradnik. Poradnik zawiera całą trylogię. Tutaj się przyłożono do tej sprawy. Mamy This is Strike, Jungle Strike i Urban. Całą trylogię mamy tutaj fajnie opisaną. Troszeczkę tutaj również liźnięto cały, pokazano nam troszeczkę historii powstania tej gry. Nie jest tego może za wiele, opisaniowania tego powstała ta gra, ale coś tam jest. No i co jest najfajniejsze w tym wszystkim, że te poradniki przeważnie były czarno-białe. Także ten wydali już w okresie, gdy wydawano kolorowe poradniki. Jest to naprawdę piękna sprawa. Poradnik jest świetnie zrobiony. Kolorowy. Dosyć gruby. Obrazków jest co niemiara. Jest co pooglądać, naprawdę. Jak widać. Jungle, This is Strike. Wszystko to jest właśnie wpisane. Tamte pozostałe dwie gry są bardziej w skrócie. No bo to jest Urban Strike. Tu jednak skupili się na tej części. No ale fajnie, bo kiedyś szukałem poradników do poprzednich części, nigdy nie znalazłem. Teraz już wiem, że po prostu wszystko jest łącznie w jednym. Kosztował mnie trochę ten poradnik, ale nie żałuję. Ciężko mi było go znaleźć. Był tylko jeden, praktycznie rzecz biorąc, pojawił się w jakimś tam dłuższym czasie, jeden tylko. I więcej nic nie było. No i trafił w moje ręce. Jak na razie, z tego co czytałem, bo śledziłem też temat, są jakieś tam gliste zapowiedzi Death Strike. Więc może zrobią remake'a, może Electronic Arts coś tym w końcu zrobi z tą całą serią. Całą serią, która już jest zakopana od Plura Strike. Więc ja ze swojej strony również w przypadku tej z odsłony polecam Sega Mega Drive. No i myślę, że to będzie wszystko, jeżeli chodzi o tę serię. Zapraszam wszystkich do oglądania kolejnych moich odcinków o różnych wydaniach gier oraz różnych historii powstania gier. Pozdrawiam wszystkich.